Na kanale VTK jest film z podłączenia sterownika Rolet systemu F&Wave w jego poprzedniej wersji. Podłączenia są takie same, ale funkcjonalność trochę inna. Omówimy ją w tym filmie. Sterowniki występują w wersji do montażu dopuszkowego oraz do montażu w rozdzielnicy. Moduł do zabudowy w rozdzielnicy ma symbol FW-STR1D-P. Wymiary to jeden moduł bezpiecznikowy 18 mm. Napięcie zasilania może być od 85 do 265 V prądu przemiennego, jak i stałego. Pobór mocy w trybie pracy 1 W, w trybie czuwania 0,25 W. Obciążalność styków to 8 amperów. Instrukcja jest bardzo szczegółowa, poprowadzi nas krok po kroku przez cały proces przyłączania sterownika do sieci, do rolet oraz pomoże nam go zaprogramować. Sterownik rolet dopuszkowy o symbolu FW-STR1P-P. Wymiary sterownika umożliwiają montaż go w puszce podtynkowej FI-60. Tak samo jak w poprzednim sterowniku do montażu na Shandin, ten sterownik też posiada zasilanie od 85 do 265 V prądu przemiennego lub stałego. Pobór mocy w trybie pracy 1 W, w stanie czuwania 0,25 W. Obciążalność wyjścia w tym wypadku to tylko 3 ampery. W zupełności wystarczą do przyłączenia rolety o mocy silnika 150 W. W filmie pokażę procedurę programowania sterownika dopuszkowego, ale procedura programowania jest taka sama dla obu sterowników. Przygotowałem układ, sterownik rolet. Tak jak mówiłem wcześniej, będziemy korzystać z dopuszkowego. Tu mam symulator rolety. Wyłącznik żaluzjowy, pilot i nadajnik, przycisk szklany do systemu F&Wave. Silnik rolety firmy Inel. Schemat, według którego przyłączony jest sterownik do rolety i do zasilania oraz przycisku lokalnego. Antena, dioda komunikacji, przycisk programowania i przyłącza zasilanie L i N, przyłączenie silnika, jeden i drugi kierunek oraz przycisków lokalnych. Link do tego poradnika, jak przyłączyć poprzednią wersję sterownika, znajdziecie w opisie pod tym filmem. Przyłączenie jest takie samo jak w poprzedniej wersji. Teraz zajmiemy się programowaniem. Należy bacznie obserwować diodę komunikacji. Każde mrugnięcie oznacza inną funkcję. Na początek należy nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk programowania przez 2 sekundy. Zmiana trybu pracy odbywa się poprzez krótkie naciśnięcia przycisku programowania. Należy nacisnąć przycisk odpowiednią ilość razy, aby wybrać żądany tryb pracy.
Dioda komunikacji mruga jeden raz, a więc wybraliśmy tryb jednoprzyciskowy. Aby zatwierdzić ten tryb, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk programowania, po czym sparować nadajniki i zatwierdzić. Jak zaobserwowaliście, w jednym kroku programowania powiązałem dwa nadajniki z tym sterownikiem. Teraz wybierzemy tryb góra, czyli wybranym przyciskiem będzie można sterować roletą tylko w górę. Ustawimy teraz trzy mrugnięcia dół i znowu wybierzemy przycisk, którym będzie można sterować roletą tylko w dół. Teraz uruchomimy tryb centralny góra, który jest bardzo przydatny przy sterowaniu wieloma roletami. Naciśnięcie przycisku w czasie jazdy rolet, gdy roleta jedzie w górę, to jej ruch jest kontynuowany. Gdy roleta jedzie w dół, to nastąpi jej zatrzymanie, po czym roleta uruchomi się w kierunku góra. Ustawiliśmy centralny góra, to teraz ustawimy centralny dół. I znów musimy od początku przejść całą procedurę ustawiania odpowiedniego trybu pracy. Musimy tak długo naciskać, aż dioda komunikacji będzie mrugała w tym wypadku 5 razy. I teraz, gdy naciśniemy przycisk centralny góra, wszystkie rolety powiązane z danym nadajnikiem będą szły w górę. A gdy naciśniemy przycisk centralny dół, to wszystkie rolety, niezależnie w jakiej pozycji i jak się poruszają, będą zamykane. Z
System sterowania radiowego F&Wave daje możliwość sterowania aż z 32 nadajników. Wyłączniki krańcowe w silniku rolety wyłączą roletę w krańcowych położeniach. Czas przejazdu rolety w sterowniku domyślnie ustawiony jest na 30 sekund. Ale my możemy dowolnie zmieniać ten czas. Czas przejazdu rolety będzie teraz taki, jaki ustawiliśmy. A to są właśnie pokrętła regulacji wyłączników krańcowych w silniku rolety. I na koniec jeszcze kasowanie ustawień, które powoduje usunięcie z pamięci sterownika wszystkich powiązanych z nimi nadajników. Działają jedynie przyciski lokalne. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!